Czuwaj, dziś kopię mnie zaszczyt, ponieważ siedzę tutaj z komendantem wędrowniczej Watry 2016, harcmistrzem Wojciechem Pietrzczykiem, który jest, co by nie było, najważniejszą osobą na Watrze, ale niektórzy nie wiedzą, jest też największym fanem akcji Spakuj sukienkę na Watrę. Zatem zacznę od pytania tendencyjnego druhu, gdzie kieca. Tak. Dobrze, a przejdźmy do rzeczy, to się wytnie. Zacznę od hasła wędrowniczej Watry, poza horyzont. Krótkie objaśnienie. Wiemy, że druk był co najmniej, jeśli nie autorem, to współautorem tego hasła, współautorem idei wędrowniczej Watry. I chyba najlepiej wytłumaczy, o co w tym wszystkim chodzi, o co chodzi z poza horyzont. Nie trzeba wcale długo wędrować i daleko, żeby być poza horyzontem. Wystarczy tylko troszkę uruchomić myślenie i przełamać schematy, które gdzieś tam w nas tkwią. I stąd się bierze to hasło. Myśmy przełamali schematy, choćby organizując Watrę nie w harcerskiej bazie, ale na terenie tego przepięknego Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego. Wiele rzeczy zrobiliśmy po swojemu, w nowy sposób. Mam nadzieję, że wędrownicy, którzy tutaj są, też się nauczą tego wychodzenia poza horyzont. Wędrownica jest ich ponad 800. Jak druh myśli, z czego wynika wyższa niż w zeszłych latach w ogóle całkiem wysoka frekwencja? Myślę, że tutaj sprawa jest bardzo prosta. Wystarczyło uruchomić rekrutację parę miesięcy wcześniej i ci ludzie mieli czas się zorientować, zapisać, zdecydować na przyjazd tutaj. Po prostu chodzi o rozpoczęcie akcji w odpowiednim czasie. Jak już wcześniej wspomniałeś, jesteśmy w centrum regionalnym, w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym, miejscu nietypowym, miejscu innym, miejscu nie w lesie, położonym niedaleko szlaków komunikacyjnych. Dlaczego to miejsce? Dlaczego nie jesteśmy w lesie na Watrze? Jest niewiele miejsc w województwie świętokrzyskim, gdzie taka ogromna liczba ludzi się zmieści. Było parę kandydatur po drodze. Okazało się, że w tym miejscu jest najprzychylniejsze dowództwo, które nas z otwartymi ramionami przyjęło i dlatego jesteśmy właśnie tutaj. Można ostatnie pytanie, takie klucz do zrobienia dobrej Watry. To dobra komenda. Dobra komenda? Mamy dobrą komendę? Myślę, że mamy najlepszą komendę Watry Myślę, że mamy najlepszą komendę Watry, w jakiej kiedykolwiek pracowałem, bo w zasadzie wystarczy, że poinstruowałem ich w marcu, a potem oni wszystko już zrobili sami. Zatem najlepsza Watra z najlepszą komendą, najlepszym komendantem Wojciechem Pietrzczykiem. Bardzo dziękuję, druhu. Czuwaj. Czuwaj.